podczas prezentacji tak, że zawodnik komentuje to, co robi, opowiada, więc w momencie, kiedy zacznie się już właściwy pokaz, my nie będziemy przeszkadzać, nie będziemy komentować, oddamy głos zawodniczce. Każdy z Państwa będzie wiedział chociaż trochę, co dzieje się tam przy ekspresie Tama. Witam, nazywam się Weronika i reprezentuję cukiernię Sowę ze Szczecina. Na początku chciałabym powiedzieć, że jest to dla mnie ogromna przyjemność, że tutaj jestem i że mogę się z Państwem podzielić moją pasją do kawy. Jak dobrze Państwo wiecie, Brazylia Mieszanka Sowa Kafe, która składa się z ziaren arabiki pochodzącej m.in. z Brazylii, Kolumbii czy Kostaryki. Uprawiana jest metodą potrą, co wyjmuje kawie czystość i delikatną kwaskowatość. I uznałam, że najlepszą mieszanką będzie kawa z 23 października. Także ją też dzisiaj zaserwuję. To przyjemny smak gorzkiej czekolady. Krema ciemnobrązowa, gładka i elastyczna. Proszę zwrócić uwagę na ciekawy aromat sezamków i karmelu. Tak. Mój występ rozpocznę od cappuccina, jednak przed tym przygotuję espresso do mojego drinka dowolnego. Cukiernia Sowa. Jestem odpowiedzialny za kawę, w tym palenie kawy na szkole. To był odczuć do węgla, zapach moki, przejrzystość bursztynu, gęstość miodowego płynu. Czy dużo się zmieniło od ideału kawy opisywanego przez Mickiewicza? Na pewno zmieniły się metody przygotowania tej kawy, parzenia kawy, chociaż te tradycyjne, stare metody dalej funkcjonują. Kawa i smak kawy, to jak ma wyglądać, to jest wszystko rzecz gustu, bo tu trudno powiedzieć, co jest dobre, tak? Subiektywnie. Kawa jest używką, pijemy dla przyjemności i ją przygotowujemy tak, żeby nam smakowała. Dotyczy to również baristów, którzy są niejako fachowcami, tak, od parzenia kawy. Oni mają zadowolić klienta, no i muszą tak zrobić kawę, żeby ostateczny sędzia, czyli klient, przyszedł i był zadowolony. Bariści, czyli współczesne kawiarki. Jest to sztuka, której można się nauczyć, jednakowoż no, różnice w parzeniu kawy będą. Co decyduje o tym, że jeden barista jest lepszy od drugiego lub gorszy? Dużo są to zasady, które obowiązują w trakcie palenia kawy, ale myślę, że to serce też trzeba tam włożyć, żeby ten napar wyszedł właśnie tak, jak Pan na początku powiedział, żeby on był zadowalający, tak, najlepszy, jaki można zrobić. I myślę, że to jest talent, ale to jest pasja. Jaki zatem jest cel tej imprezy? Podnoszenie umiejętności i rozbudzanie pasji kawowej. No. Monają piernikowy, śliwka, mleko i ziarno kawy. To przekażcie brawo na koniec. Tak naprawdę różnica polega w tym, jak kto dużo serca wkłada, zresztą jak w każdej innej klasy. Im więcej serca, tym więcej szansy na to, żeby odnieść sukces. Każdy się uczy sam. Są baliści, którzy korzystają z doświadczeń tylko i wyłącznie oferowanych przez firmę, a niektórzy, ci, którzy najczęściej odnoszą sukcesy, to są samouki, którzy dużo więcej energii wkładają niż pozostała. Dlaczego o zwycięstwie decyduje aż tyle zespołów jurorskich? Jest cała masa różnych elementów, które wymagają oceny. Technika zaparzania, kontakt, obsługa klienta. To jest zawody balistów, to jest taka symulacja sytuacji rzeczywistej, kiedy mamy do czynienia z prawdziwą relacją barista klient. Więc trzeba ocenić, czy na pewno zostało to zrobione poprawnie i czy klient jest zadowolony. A jaki jest cel w sumie tej imprezy? Wyłonić najlepszego, uszanować dorobek pracy całoroczny i znaleźć tego najlepszego. Proszę się przedstawić. Filip Bartelak, Coffee Provisions.
Cappuccino następnie mamy napój dowolny na bazie syropu mielniczowego i gęstowe śliwki zmiksowane z mlekiem. W międzyczasie postaram się co nieco opowiedzieć o kawie, na której się tutaj będziemy pracować. A więc sama kawa pochodzi z krajów Ameryki Południowej i Centralnej. Jest ona starannie wybraną typową mieszanką najszlachetniejszych Arabów.